Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj będziemy robili typowanie końcowej tabeli La Ligi. Tutaj mam już ustawione, jak typowałem ostatnim razem, więc właśnie zobaczę sobie w miarę tak w porównaniu do tego, jak to było w rzeczywistości i zobaczę, jak blisko będę co do niektórych drużyn, a jak daleko byłem co do niektórych drużyn. Dodałem, że Real wygrał, ostatecznie skończył na drugim miejscu. Wiedziałem dobrze, że tak naprawdę te dwie właśnie drużyny będą ze sobą walczyć, nie wiedziałem tylko, która wygra. Postawię na Real i wygrała Barcelona oczywiście w tym roku. Atletico oczywiście wytypowałem akurat poprawnie. Sociedad dawałem tutaj na miejsce piąte, czyli zaraz za top 4 i skończyłem na czwartym miejscu. Villarreal dawałem na szóste miejsce, skończyłem na piątym miejscu. Betis dawałem na szóstym miejscu, na siódmym znaczy miejscu, a skończyłem na szóstym, więc dość podobnie tutaj. Bilbao dawałem akurat na ósme tutaj miejsce. Oni skończyli na ósmym, więc dobrze, bardzo dobrze. W sumie chyba jednak coś tutaj pomyliłem, jak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, czy to... Aha, nie, to jest dobra, dobrze, dobrze. Właśnie ja tutaj patrzyłem sobie, na przykład Osasuna skończyła na siódmym miejscu, a właśnie tutaj się oczywiście pomyliłem, bo ja ich dawałem na 11 miejsce. No nie spodziewałem się szczerze, nie spodziewałem się naprawdę, że Osasuna będzie miała taki dobry sezon. Więc kontynuując tutaj, tak się właśnie upewniam, czy na pewno dobrze tutaj powiedziałem wszystko? Nie, dobrze powiedziałem. Dobra, Osasuna właśnie na tym siódmym miejscu, na ósmym miejscu Bilbao skończyło. Ja dawałem akurat Bilbao właśnie na ósmym miejscu, więc tutaj się udało perfekcznie trafić. I Majorka skończyła na dziewiątym miejscu, to jest duże dla mnie niespodzianka, nie ukrywam. Ja dawałem Majorkę, że spadną, a skończyli aż na dziewiątym miejscu, więc to jest naprawdę dość duża niespodzianka. Choć wiadomo, że było tam na przykład, nie wiem, w sumie nie było aż tak równo, jak sobie myślałem, więc naprawdę trzeba oddać szacunek Majorce, że mieli naprawdę super sezon. Kolejna drużyna, Girona skończyła na dziesiątym miejscu, jak dawałem na siedemnastym miejscu. Czułem właśnie, że nie spadną, ale nie spodziewałem się, że będą mieli aż tak dobry sezon. Vallecano, ja tutaj dawałem ich na dziewiątym miejscu, a oni skończyli na jedenastym miejscu. I to jest myślę, że największa chyba niespodzianka. Sevilla skończyła na dwunastym miejscu. Dawałem ich na czwartym miejscu, no chyba nikt nie mógł się spodziewać to, co się wydarzy tak naprawdę z Sevillą. Dawałem Celta na 13 miejsce, skończyli na 12 miejscu, więc byłem dość blisko. I teraz tak, właśnie, to jest Deportivo Alaves, więc to znaczy, że to jest inny zespół, który dawałem. I tutaj dawałem, jeśli dobrze pamiętam, dawałem Espanyol, tak, dawałem Espanyol, więc Espanyol obstawiałem 13, oni ostatecznie oczywiście spadli. Potem Getafe obstawiałem na 15, na 14 znaczy miejscu i oni skończyli na 15 miejscu, więc było blisko. Valencia tutaj też dość, no nie powiedziałbym jakaś ogromna niespodzianka, bo jednak wiedziałem, że nie będą mieli dobrego sezonu, bo dawałem ich na 10 miejscu, ale i tak skończyli w dole tabeli na 16 miejscu. Almeria, ja ich typowałem na 15 miejscu, oni skończyli na 17. I potem tutaj właśnie na 16 miejscu ja typowałem Valladolid, a oczywiście spadli, bo oni zostali 18 miejsca, tak, 18 miejsca. Girona, tak jak właśnie mówiłem, obstawiałem ich tutaj 17 miejsce, oni skończyli na 10. Las Palmas tutaj obstawiałem ostatecznie, że Elche będzie na tym, więc jednego spadkowicza trafiłem, że właśnie, że Elche spadnie, ja ich obstawiałem tutaj na to 18 miejsce. Majorkę właśnie obstawiałem na 19, oni skończyli aż na 9. I na 20 obstawiałem Cadiz i oni skończyli na 14 miejscu, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o moje typy. A teraz pora oczywiście to zresetować wszystko. I będziemy teraz właśnie na nowo tutaj typowali. A więc tak, kogo ja tutaj, kogo bym typował na... Myślę, że będę szedł od dołu, bo jednak najlepiej jest, wydaje mi się, od dołu zejść. Choć problem właśnie mam taki, że sam nie wiem, kogo chcę tak naprawdę dać na samym dole. Nie wiem właśnie, kogo dać na spadkowicza. Myślę, że nie będę jak się tutaj mega próbował jak najwięcej tutaj tak naprawdę, może tak powiedzieć, główkować wszystko, jakby to rozgrywać, no bo jednak nie jestem jakimś profesjonalistą, więc myślę, że nie będę jakoś to mega długo. Powiem tak, może będę właśnie szedł od tego jakby, od tych klubów, może tak będę dawał, gdzie właśnie Bilbao przed skończy. Bilbao oczywiście wiadomo, że to jest zespół, który na przykład na transfer nie ma co patrzeć, bo oni oczywiście grają tymi samymi baskami, więc bardziej lepiej się patrzy na to, kto odszedł. Martinez odszedł do Barcelony, to jest myślę, że ich największa strata. Powiem tak, Bilbao skończy ostatnio na miejscu 8. Przewiduję, że będzie coś podobnego. Na razie ich właśnie wrzucę gdzieś tutaj, w tym regionie, może tak powiedzieć. Możliwe, że ich dam w górę, możliwe, że ich dam w dół, zobaczymy. Kolejny zespół i to jest oczywiście od razu mocny zespół. Myślę, że tak, Atletico sobie teraz obstawię. I myślę, że Atletico też po raz kolejny będzie sezon, który po prostu skończył na trzecim miejscu. Zrobili całkiem dobre transfery, trzeba im przyznać. Griezmann wrócił oczywiście do nich na stałe. Azpilicueta, Soyuncu za darmo, to są naprawdę bardzo dobre transfery. Jeśli chodzi o odejścia, to naprawdę nikt im taki mega ważny nie odszedł. Na przykład Lodi, albo nawet pojeszcze Kondogbia, myślę, że to nie była aż taka wielka postać, więc to trzeba przyznać Atletico, że jeśli chodzi o transfery, wygląda to u nich solidnie. I wydaje mi się, że mogą być naprawdę włączeni w tą walkę, mogą być ostro włączeni do walkę o mistrzostwo, ale jednak myślę, że skończą na trzecim miejscu, będąc szczerym, wydaje mi się, że jednak mistrzostwa nie wygrają. Drugie miejsce też myślę, że nie będzie, myślę, że jednak skończę na tym trzecim miejscu, mi się wydaje, że ostatecznie będzie. Osasuna, więc zespół oczywiście, który, jak wiemy,
przynajmniej dla mnie dość niespodziewanie skończył bardzo wysoko, bo na 7. miejscu i będą mieli, jeśli dobrze pamiętam, rozgrywki europejskie, więc tym bardziej też niespodzianka. Nie pomyślałbym w życiu przed poprzednim sezonem, że Osasuna będzie w rozgrywkach europejskich. Jeśli chodzi o same transfery Osasuny, no to tak naprawdę trzeba przyznać, że tutaj nie ma nic takiego niesamowitego, choć to jest właśnie w hiszpańskich zespołach częste jest to, że po prostu tam się na transfer bym dużo nie patrzył. Tylko jeden bym patrzył, jakby był na transferem przed tych najlepszych drużyn. Na przykład tam Osasuna, po prostu jak się patrzy na ten skład, wydaje się, że to jest jakiś taki przeciętny skład, a po prostu no wystarczy, żeby być dobrym. Myślę, że jednak nie będzie na top 7 znowu. Myślę, że tym razem będą gdzieś za Bilbao nawet. Myślę, że będą tutaj gdzieś. Tak bym ich tutaj obstawił. Kolejny zespół to Cadiz. No i Cadiz właśnie to jest też zespół, który typowałem, że spadną, a ostatecznie nie spadli, więc też mnie troszeczkę oczywiście zaskoczyli. Nie wiem, czy w ogóle Cadiz robił jakieś, tak właśnie, mam tutaj taką ściągę odnośnie transferu, żeby właśnie miarę też pamiętać, bo nie wszystkie oczywiście transfery pamiętam. Nie wiem, czy Cadiz robił jakiekolwiek transfery. Czy Cadiz właśnie robił jakiekolwiek transfery, tak sobie patrzę i nie widzę tej, a jednak nie, robi jakieś Escalante z Lazio, Guardiola z Valladolid, to nie jest najgorszy transfer, bym powiedział. Wypożyczenia, oczywiście też kilka wypożyczeń, jeśli chodzi o odejścia, Bongonda odszedł do Spartaku Moskwa za 7 milionów, więc mogliby coś za te 7 milionów zrobić, ale też wydaje mi się, że po prostu transferów nie ma takich, że mogę powiedzieć, że jest jakaś tutaj potężna zmiana w Kadizie, więc też nie wróżę im na pewno nie wróżę im mega wysokiego miejsca. Ciężko powiedzieć, czy waham się pomiędzy tak, myślę, że oni właśnie będą tak albo tutaj, albo na 14 miejscu. Na razie ich myślę, że jednak tutaj dam. Myślę, że jednak będą walczyć o to, żeby nie spaść. Czy spadną, to jeszcze nie wiem. Na razie ich tutaj bym wrzucił Deportivo Alaves, czyli oczywiście zespół, który jest Beniaminkiem. Zespół, który żał ciekawy transferem. Antonio Blanco z Realu Madryt przechodzi do nich. Przechodzi do nich też na wypożyczenie Rafa Marin, Simeone, więc naprawdę ciekawie to wygląda. Odszedł od nich, nie wiem jak to się czyta, Lejeune, nie wiem, Francuz chyba to jest. On do Rayo Vallecano odszedł. Powiem tak, ciężko mi powiedzieć, czy oni spadną, czy się znaczy utrzymają, czy nie. Na razie bym powiedział, że na razie te wszystkie drużyny, które są tutaj przed nimi, no to są, jestem bardziej pewny, że się utrzymają niż oni, więc na razie ich tutaj wyrzucę. Barcelona i Real Madrid to są te dwie drużyny, które sobie zostawię na koniec, więc przechodząc dalej, kolejny zespół tutaj, który oczywiście mam, to Getafe. Getafe, które też w poprzedniej sezonie byli blisko też dość spadku, bo jeśli dobrze pamiętam, byli kopy tego 15 miejsca, jeśli dobrze pamiętam, tak, 15 miejsce mieli dokładnie, więc czy w tym roku coś się u nich zmieni? Wydaje mi się, że będzie podobnie. Wydaje mi się, że będzie podobnie. Jakie dokładnie miejsce będą mieli, to jest troszeczkę ciężka rzecz do wytypowania. Czy myślę, że będą mieli lepszy sezon, czy gorszy? Wydaje mi się szczerze, że będą mieli troszeczkę lepszy sezon. Tak mi się wydaje, że będą mieli troszeczkę lepszy sezon i że będą tutaj, od 11 do 14. Tu mi się wydaje, że gdzieś będą. Konkretne miejsce to jeszcze nie wiem, ale wydaje mi się, że będą mieli troszeczkę lepszy sezon. Wydaje mi się, coś takiego bym powiedział. Kolejny zespół to Girona. Girona, która właśnie też mnie tak troszeczkę zaskoczyła, bym powiedział, tak troszeczkę, że mnie zaskoczyła. I Girona też właśnie mam troszeczkę dylemat. Czy oni mogą mieć lepszy sezon? Będąc szczerym, gdyby nie to odejście Romeu, to bym był dość pewny, że będą mieli lepszy sezon. A to odejście Romeu tak właśnie mam tak, no nie wiem, właśnie Dovbyk przechodzi z Dnipro, to był chyba, jeśli dobrze pamiętam, solidny gracz, solidny miał statystyki, bo on chyba w Szachtarze, nie, znaczy w Dnipro był, ale w lidze właśnie ukraińskiej chyba miał dobre statystyki, z tego co pamiętam. Martin z Villarrealu, na pewno ciekawy transfer, to Daily Blind, że przyszedł za darmo, to jest na pewno ciekawe. Gazzaniga przechodzi z Fulhamu tutaj, właśnie to odejście Romeo mnie tak troszeczkę, oni skończyli ostatnio na miejscu 10. No wydaje mi się, naprawdę to też będzie dobry sezon. Wydaje mi się, że to będzie dobry sezon. Czy będą lepsi od Osasuny czy Bilbao? Myślę, że nie. Myślę, że jednak nie. Tam się wydaje, że jednak chyba nie będą tutaj. Na pewno będą przed Getafe. Ale z drugiej strony nie wiem. Osasuna jakoś nie wiem. Może znowu popełnia ten sam błąd, że ich skreślam, ale jakoś no nie wiem. Po prostu ten Abde od nich odszedł, bo chyba on był tam na wypożyczeniu, dobrze pamiętam, który wrócił do Barcelony. Po prostu nie wiem. Może się drugi raz nabieram na to, że właśnie myślę, że Osasuna będzie słaba, ale po prostu, no, będąc kompletnie szczerym, po prostu nie wierzę, że oni będą przed Bilbao. Girona mam właśnie mega dylemat.
Myślę, że jednak Osasunę utrzyma. Myślę, że jednak Osasunę utrzyma przez to, że właśnie jednak myślę, że ważne jest na pewno to, co dany zespół zrobił w poprzednim sezonie. Zwłaszcza jak nie zrobi jakichś takich dużych zmian kadrowych, no to Osasuna powinna być solidny też sezon, wydaje się. A to wydaje mi się właśnie tutaj, że ich dam na tym 9. miejscu. Kolejny zespół to jest oczywiście kolejny Beniaminie, który wraca do najwyższej ligi, czy oczywiście Granada. Jeśli chodzi o Granadę, to powiedziałbym, że tak. Będą, myślę, że lepsi od Deportivo, ale na razie jeszcze mi ciężko tak powiedzieć. Myślę, że na razie te drużyny szczerze i tak dam, te wszystkie w spadkowiczu dam jak na razie tutaj i potem ich dopiero będę brał. Na pewno wydaje mi się przynajmniej, bo mówię oczywiście często wydaje mi się, bo tak już mówiłem, nie jestem profesjonalistą, więc nie mogę być w niczym tak naprawdę pewny, więc powiedziałbym, że tutaj Granada jednak będzie przed Deportivo. Powiedziałbym, że właśnie Granada będzie jednak przed Deportivo, więc tak bym tutaj to zostawił. Kolejny zespół to Rayo Vallecano. Wierzyłem mocno w Rayo Vallecano, bo ich typowałem właśnie dość wysoko. Oni ostatecznie skończyli ten sezon na 11 miejscu, więc też solidnie, choć myślałem, że w top 10 na pewno będą, ale i tak solidny to był sezon dla właśnie zespołu Rayo Vallecano. I w tym sezonie, jak to będzie dla nich wyglądało w tym sezonie? Fran Garcia odszedł właśnie do Rayo, to jest duża, duża strata, bym powiedział. I wydaje mi się, że ten sezon nie będzie aż tak dobry jak... Choć w sumie może nie, źle mówię, bo wydaje mi się właśnie, że będą gdzieś tutaj. Gdzieś będą podobnie, ale nie wiem, czy właśnie, czy wyżej mi się wydaje, że nie skończą niż w poprzednim sezonie. To bym powiedział, tak bym to ujął, że wydaje mi się, że wyżej nie skończą. A ciężko mi powiedzieć właśnie, czy pójdą w dół. Może jak do tego momentu dojdę, to o tym właśnie pomyślę. Celta Vigo, która skończyła na miejscu ostatecznie 13, ale według mnie w tym sezonie będzie to lepiej u nich wyglądało, dlatego nawet właśnie nie wiem, czy coś nie pozmieniam tutaj. Myślę, że będą lepsi od Rayo Vallecano, tak bym powiedział na pewno. Myślę, że będą lepsi od Rayo Vallecano, tak bym to powiedział, choć w sumie też kilku graczy oczywiście ważnych stracili w sumie z drugiej strony, ale... No ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jednak dam Celtę przed Rayo Vallecano. Wydaje mi się, że Celtę tutaj zostawiam na tym 11 miejscu. Takie mam przypuszczenia, że tak właśnie Celty sezon będzie wyglądał, ale dość podobnie bym powiedział, że są jak Rayo Vallecano, więc spokojnie Rayo też może tak też spokojnie skończy tabela. Też to jest na pewno bardzo, bardzo realne, bym powiedział. I teraz właśnie ten zespół, który mnie najbardziej zaskoczył, czyli Majorka, 9. drużyna poprzedniego sezonu. I co oni mogą w tym roku zrobić? Co mogą zrobić? Strasznie duże odejście to Kangin Lee oczywiście, 22 miliony też dostali, więc mogli wydać więcej niż wydali, bym powiedział. To jest na pewno duża strata, która kieruje mnie w stronę tego, że nie będą mieli też dobrego tak bardzo sezonu. I wydaje mi się, że będą za Rayo Vallecano. Może znowu też za bardzo wydaje mi się, że będą słabi, ale może jest to właśnie podobna rzecz z Osasuną. Nie, Osasuna akurat myślę, że będą mieli podobny sezon, tylko troszeczkę pójdą w dół. Ale Majorka myślę, że będzie za Vallecano i za Celtą, choć nie wiem, czy jednak nie miał tego Vallecano. Wydaje mi się, tak przez te straty, no bo Celta zrobiła dobre transfery, ale też jeśli chodzi o straty, właśnie stracili Pinedę, stracili Dani Suarez, Blanco, kilku tych graczy podchodziło, więc właśnie, no nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, czy czasem chyba bym właśnie jednak dał za Vallecano. Myślę, że jednak tak, za Vallecano, ale bym powiedział, że jednak Celta będzie miała lepszy sezon niż Majorka. To jest taka rzecz, którą bym właśnie powiedział. Kolejny zespół to mamy Real Betis. Real Betis, który to może być małą taką ciekawostką. Nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie. Na obecną chwilę właśnie kilka takich zespołów lubiłem. Tak, Sevilla też lubiłem, Betis lubiłem, Valencia lubiłem, ale tak, jeśli miałbym powiedzieć teraz, no to taki mój drugi ulubiony zespół w Hiszpanii, któremu kibicuję poza Realowi Madryt, to jest Real Betis. Tym bardziej przez to, że teraz u nich będzie grał Isco, co mega mnie cieszy, bo Isco to jest też jeden z moich ulubionych graczy, który gra poza Real Madryt oczywiście. Więc ja mu oczywiście życzę jak najlepiej. W Sevilla nie wygląda to tak dobrze, ale może w Betisie się odbuduje. Liczę na pewno na to, że się odbuduje. Też jeśli chodzi o same czyste transfery, to naprawdę wygląda dobrze w Betisie. Odszedł ten Canales. On jest na pewno dużą, dużą stratą, bym powiedział. I nie wiem, właśnie przez to troszeczkę mi to ciężko powiedzieć. Betis skończył na 6. miejscu. Czy skończą wyżej, czy niżej? No, to jest właśnie pytanie. Na razie bym powiedział, że skończą gdzieś w podobnej strefie. Na razie bym tak powiedział. Ja bym powiedział właśnie, że skończą w podobnej strefie, a dalej to właśnie, Real oczywiście nie. Sociedad właśnie wydaje mi się, że to jest akurat zespół, który tych transferów nie wiem, czy zbytnio robił, czy nie robił. Nawet tak będąc szczerze właśnie, też muszę to zobaczyć tutaj właśnie dokładnie. Jednak nie, robili troszeczkę. Traore to jest dobry zakup, to jest kapitan były już René, Stade René. Silva też wypożyczony oczywiście z Lipska. Jeśli chodzi o odejścia, mamy tutaj kilka odejść. Dawid Silva zakończył m.in. karierę, to też troszeczkę strata.
Myślę, że Sociedad będzie miał. Myślę, że nie wiem, właśnie jakoś. Wydaje mi się, że nie będą tym top 4. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie. Wydaje mi się, że będą. Choć nie wiem właśnie kogo tutaj, bo wydaje mi się, że tu jeszcze Villarreal gdzieś będzie wrzucony. Właśnie nie wiem, tak, nie wiem. Wydaje mi się, że jednak Betis będzie za Sociedadem. Tak mi się przynajmniej wydaje. A czy będą w tym top 4? No, dojdę do właśnie Villarreal, to wtedy to obmyślę. I teraz właśnie też troszeczkę dla mnie taka niewiadoma. Sevilla, co ta Sevilla wykombinuje w tym roku? W poprzednim roku ich obstawiałem na czwartym miejscu, a skończyli tragicznie. Wydaje mi się, że to będzie jednak lepszy rok, że drugi raz z rzędu nie będzie takiego słabego roku, ale jak wysoko będą? Myślę, że to miejsce siódme, nie siódme, nie właśnie tu. Myślę, że to siódme miejsce może być dla nich miejscem. Myślę, że właśnie nie będą lepsi od Betisu czy Sociedadu. Myślę, że choć rok temu oczywiście też tak samo obstawiałem, no ale nie mogę znowu być odstraszony i teraz na przykład ich typować jakoś nisko, bo szczerze, wydaje mi się, że będą mieli dobry sezon i to siódme miejsce wydaje mi się, że będzie ich, ale po raz kolejny oczywiście, możliwe, że po raz kolejny się nabieram na Sevillę i jednak ten sezon ich będzie słaby. To dopiero się oczywiście dowiemy w przyszłości. Kolejny zespół to mamy Almery. Jestem bardzo ciekawy, między innymi Arribasa. Tego jestem bardzo ciekawy, bo Arribas tam przeszedł, czyli oczywiście wychowany w Realu Madryt. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Almeria skończyła na miejscu 17, więc oni ledwo co i bez spadli tak naprawdę. Odszedł Ture do Atalanta za 28 milionów, to jest naprawdę potężny zastrzyk gotówki dla takiego zespołu. Kilku oczywiście graczy odeszło właśnie, więc to będzie też ciekawe. Mają też graczy, którzy mogą ich zastąpić. Solidne mają miarę transfery. Powiedziałbym, że Almeria będzie wyżej niż Cadiz. Coś mi się wydaje, że Cadiz dam do spadku znowu, tak mi się wydaje. No nie wiem po prostu, czemu mam po prostu przeczucie, że znowu mam przeczucie, że ta, ogólnie tabela będzie dość podobnie wyglądała, choć no po prostu no robię ją tak, jak szczerze uważam, tak naprawdę. Nie będę mógł patrzeć, że nie będę na przykład mógł sobie myśleć, na przykład załóżmy, dałem Cadiz w spadku, no to nie mogę drugi raz tego zrobić, bo znowu szczerze uważam. Znowu pewnie się pomylę, ale znowu szczerze uważam, że Cadiz spadnie. Takie mam po prostu wrażenie, Las Palmas. No i właśnie mamy tego trzeciego, ostatniego Beniaminka i co zrobię z Las Palmas? Co z tym Las Palmas? Też po raz kolejny ciężko mi naprawdę powiedzieć, co sądzić o Las Palmas. Czy oni dadzą radę się utrzymać? Czy oni spadną? To jest naprawdę bardzo ciężka rzecz. Kilka takich ciekawych mam przed transfer, ten Sing Graven z Leverkusen. To jest naprawdę bardzo interesujący transfer. Czy Munir przechodzi też z Getafe? Więc kilka takich ciekawych tych transferów mają, bym powiedział. Wydaje mi się, że Deportivo będzie. Wydaje mi się, że będą tak, między, że tutaj tak będą, ale za chwilę może pójdą w górę, właśnie zobaczymy. I tak, właśnie tutaj myślę, że Getafe pójdzie w dół, bo i Villarreal, i Valencia widzę przed Getafe, więc myślę, że Getafe pójdzie tutaj w dół. I za chwilę właśnie na koniec, jeszcze przed tą dwójką o mistrzostwo, myślę, że właśnie przejdę tutaj i potasuję tutaj, kto według mnie spadnie, a kto nie. A więc tak, mamy Valencię i Villarreal. Valencia ostatnio skończyła na 16 miejscu i tu mam właśnie duży dość problem. Wydaje mi się, że właśnie gdzieś skończą tutaj, w tym lower mid, bym powiedział. Nie, na pewno bym nie myślał, że będą, choć w sumie, nie, wydaje mi się, że w tym top 10 chyba nie będą. Chyba nie będą w tym top 10, bym powiedział. No, wydaje mi się, że nie będą, ale tak, przed kim będą, przed kim nie będą. Myślę, że będą tutaj, tak, będą za Vallecano, myślę, na 12 miejscu, a przed Celtą. No właśnie ta Celta mi spada troszeczkę, nie wiem czemu. Myślę, że przez to właśnie, przez te odejścia, bo jednak te odejścia troszeczkę są ważne. Trzeba przyznać, że też, że są jednak troszeczkę ważne, więc no więc jednak właśnie dałbym ich na tym 13 miejscu. I mamy Villarreal. Villarreal właśnie, czy ja ich daję, o też właśnie pytanie, czy ja ich daję tutaj na tym miejscu czwartym, czy jednak Sociedad daje na czwartym miejscu. To jest właśnie, to mam zagwozdkę tutaj. Co zrobić z Villarrealem? No to jest dość duża zagwozdka dla mnie. Dużo tych odejść właśnie mam. To mnie troszeczkę bawia, że Nicolas Jackson, Pau Torres, Chukwueze. Aj, dużo tych transferów ma naprawdę. Dużo tych transferów. Dużo zawodników odchodzi. Dużo bardzo im zawodników odchodzi. I nie widzę tego po prostu. Nie widzę tego, żeby jednak byli wyżej. Więc Sociedad chyba tutaj wróci. I myślę, że nawet pójdą tutaj. Myślę, że Betis będzie miał lepszy sezon. Nawet nie zdziwiłbym się, gdyby... No nie, naprawdę, naprawdę dużo te odejść mają. Te właśnie, samo to Nicolas Jackson, Pau Torres, Chukwueze, ta trójka, że odchodzi. To jest naprawdę straszne osłabienie Villarrealu, a nie mają takiego... No mają na przykład Sorlota jako napastnika, więc załóżmy, że to jest jakieś tam zastępstwo za Nicolasa Jacksona. Ale tak inne zastępstwo to Gabia jest nowym ich obrońcą wypożyczonym. A nie, Ben Brereton jest też ciekawą opcją. Ben Brereton to jest naprawdę bardzo ciekawa postać. To jest, myślę, że dobry transfer na pewno, ale wydaje mi się, że i tak nie będzie taki niesamowity dla nich sezon. No i teraz pora na te dwa największe zespoły. I po raz kolejny pora się zastanawiać, kto wygra tą La Ligę w tym roku.
Ogólnie La Liga mi się szczerze bardziej kojarzy, że wydaje mi się, że w ostatnich latach zwłaszcza to Barcelona jest lepszą drużyną w La Lidze, a w Europie jest lepszym oczywiście zespołem Real Madryt. I ciężko mi właśnie wybrać. Z jednej strony, no serce mi podpowiada Real Madryt, jako kibic Real Madryt. Serce mi mega podpowiada. Za to też, jeszcze jak Mbappé przyjdzie, to powiem tak, jak Mbappé przychodzi, bez problemu daje tutaj Real. Ale obecnie to jest mi strasznie ciężko wybrać, kogo wybrać. Bo z jednej strony, podpowiada mi ten Real, ale wiem, że to mi dużo podpowiada przez to, że po prostu lubię Real i chcę, żeby wygrali. A wiem, że rok temu byłem pewniejszy, byłem znacznie pewny, że może nie byłem mega pewny, ale byłem dość pewny, że Real wygra, a wiadomo, co się wydarzyło. Barcelona wygrała bez problemu. Więc no ciężko mi naprawdę powiedzieć. Barcelona oczywiście też teraz jak właśnie sprzedadzą Dembele, będą mieli pieniądze. Jakiś potencjalnie Cancelo sprowadzony, to byłoby mega wzmocnienie. Mają tego Yamala młodego, który naprawdę się ciekawie prezentuje, choć Dembele też będzie na pewno strata. Wiadomo, że był często kontuzjowany, ale to jest. Myślę, że ich był najlepszy skrzydłowy rok temu, mogę myślę, że powiedzieć, że był ich najlepszym skrzydłowym. Troszeczkę się mówi o tym Neymarze, to też byłby potężny game changer. Ale myślę, że tak. Jak się zapatrzeć na to? Czy brać pod uwagę właśnie te transfery, czy nie brać pod uwagę? Nie biorąc pod uwagę transfery, to jest strasznie mi ciężko wybrać, czy Barcelona z przodu, czy Real z przodu. Biorąc pod uwagę Mbappé, że przychodzi do Realu Madryt i właśnie do Barcelony przychodzi Neymar i Cancelo, to też mi jest ciężko wybrać. Mbappé wydaje mi się, że z tych trzech transferów, no nie wiem, wydaje mi się, że Cancelo jest bardzo realnym transferem. Neymar wydaje mi się, że jednak nie przyjdzie, będąc szczerym. A czy ktoś jeszcze do Barcelony przyszedł oprócz Cancelo? No nie wiem. Nie słyszałem chyba jakoś zbytnio plotek dużych oprócz tego. Więc załóżmy, że przychodzi Mbappé do Realu i przychodzi do Barcelony Cancelo. Bo myślę szczerze, jeśli miałbym powiedzieć, to wydaje mi się, że te transfery się wydarzą. Myślę, że Mbappé będzie w Realu. Przez to po prostu, że Mbappé, no PSG mu po prostu. PSG po prostu mu pokazuje, że no nie mają go w planach, więc albo odchodzisz, albo siedzisz na ławce, albo nawet nie jesteś w kadrze przez cały sezon, więc według mnie Mbappé będzie chciał odejść, tylko a wydaje mi się też, że PSG będzie się chciał dogadać, bo jak się nie dogadają, no to Mbappé za rok odejdzie, więc według mnie ten transfer się po prostu wydarzy i według mnie Cancelo też przyjdzie na tą lewą obronę, bo chyba City go niezbyt chcą, a myślę, że do Barcelony to jest dobre miejsce dla niego, więc wydaje mi się, że tam przyjdzie i po prostu, no będąc szczery, myślę, że nagrała wygra. Mogę być obiektywny i jestem pewnie znaczy nie, myślę, że jestem nieobiektywny, tak to chyba dobrze mówię, no bo jednak jako kibic Realu zawsze mam troszeczkę większą nadzieję, że oczywiście Real wygra i zawsze mi bardziej jakby podpowiada coś, że to zrobi Real Madryt, bo po prostu, no jest ta kwestia, że tego chcę, więc no nie wiem, właśnie wydaje mi się naprawdę mi się wydaje, że Real to zrobi. Mówiłem to sam rok temu i wiem o tym, że mówiłem to sam rok temu, ale naprawdę. Przyjście Juda Bellinghama, powrót Frana Garcia, czyli lepszego lewego obrońcy niż Mendiego, więc taki na przykład zespół, fajnie było jeszcze prawego obrońcy zdecydowanie zostawić, znaczy zdobyć nowego prawego obrońcę, ale to się pewnie nie wydarzy. Na przykład taki zespół po prostu Courtois, Fran Garcia w obronę przed załóżmy Rudiger, Militao czy tam Alaba, którykolwiek z tej trójki w tej dwójce, ktokolwiek właśnie z tej trójki w duecie obrony. Carvajal najsłabszy punkt może zespołu powiedział na prawej obronie. Środek pomocy Camavinga, Tchouaméni, Bellingham. Atak Rodrygo, Mbappé, Vini. No naprawdę po prostu nie chce mi się wierzyć, że ten zespół nie wygrywa La Ligi. I nie chce mi się po prostu, może nie, że nie chce mi się wierzyć, tylko wydaje mi się, że Barca po prostu nie wygra 2 lata z rzędu La Ligi. Po prostu mi się wydaje, że Barca nie wygra 2 lata z rzędu La Ligi. I wydaje mi się, że skończy Real na pierwszym miejscu. Wydaje mi się, że skończy na pierwszym miejscu. Zapomniałem tego zrobić. Zapomniałem w sumie tak w ogóle potasować. Więc tak, myślę, że Granada skończy tak. Myślę, że Cadiz skończy za Las Palmas i myślę, że Granada skończy przed Almerią. Myślę, że tak się to będzie. Myślę, że tak to się skończy. Czyli myślę, że jednak Las Palmas i Deportivo spadną. Myślę, że to jednak się wydarzy. Myślę, że Las Palmas i Deportivo wrócą z powrotem do nie Championship. Niedawno wstawiałem Premier League, dlatego właśnie mi przychodzi do głowy Championship, ale do drugiej ligi, czyli właśnie Segunda División. Tam myślę, że spadnie Deportivo i Las Palmas z powrotem i Cadiz myślę, że z nimi dołączy. I tak wygląda reszta, myślę, tej tabeli. Myślę, że nie będę już tutaj nic więcej zmieniał. Podoba mi się ta tabela, podoba mi się ta tabela. Tak myślę, że to będzie wyglądało. Tak myślę, że to będzie wyglądało, więc 20 Deportivo, 19 Cadiz, 18 Las Palmas, 17 Almeria, 16 Granada, 15 miejsce Getafe, 14 miejsce Mallorca, 13 Celta, 12 Valencia, 11 Rayo Vallecano, potem Girona, Osasuna, Bilbao, Sevilla, Villarreal, Betis, Sociedad, Atletico Madryt, FC Barcelona i Real Madryt mistrzem Hiszpanii. Tak, ostatecznie to typuję oczywiście.
Więc tak to wygląda. Jeśli oczywiście chcecie, możecie typować w komentarzach. Możecie przetypować mistrza, możecie typować spadkowiczu, możecie całą tabelę wytypować, co chcecie. Możecie oczywiście wytypować i napisać w komentarzu. Oczywiście ważne to, żeby podkreślić w każdym typowaniu. To jest oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia. Każdy ma oczywiście swoją opinię, każdy ma swoje typy, więc dla niektórych to może być tragiczne ułożenie tej tabeli całej, dla niektórych to może być świetne ułożenie, bo każdy oczywiście ma inną opinię i trzeba, myślę, że uszanować każdego opinię, więc tak samo ja też szanuję każdego opinię, szanuję osoby, które, bo widzę, że widziałem oczywiście, że dużo osób myśli, że Barcelona oczywiście wygra, bo to jest na pewno bardzo prawdopodobne, tak samo jak Real, że wygra. Widzę też, że dużo osób Atletico daje, też nie skreślałbym Atletico, tak jak już mówili, dobre transfery. Oprócz Atletico jednak, będąc szczerym, wydaje mi się, że niezbyt ktoś z tej na przykład trójki ma szansę, czy już tam idąc w dół, wydaje mi się, że ktoś z tej trójki wygra Real, Barca albo Atletico, ale to oczywiście każdy ma własny wybór. Ja ostatecznie oczywiście uważam, że Real wygra i też chcę oczywiście, żeby Real wygrał, jako że to jest mój ulubiony zespół. Więc tak to wygląda ostatecznie, jeśli chodzi o to typowanie. Jeśli film się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, jeśli nie, nie musicie oczywiście. Dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!